Dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym i przychodzę ze śniadaniem. Dzisiaj mamy twaróg wędzony i szczypiorek, do tego śniadanie postne, bezmięsne, ponieważ dzisiaj mamy środę popielcową, także dzisiejszy cały jadłospis będzie bez mięcha. Śniadanie zjedzone, to teraz ja mogę przyjść do Was z recenzją książki Eweliny Dydy. Przychodzę nie w porę. Książka przeczytana w 2 dni. Tak stoję tutaj, słuchajcie, bo mam najlepsze światło przy oknie póki co. A w ciągu dnia za bardzo mogę nie mieć jak nagrać, więc dlatego, tak wiecie, taki kadr może nieciekawy. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tę książkę, książka przeczytana w 2 dni. Jeżeli miałabym ją oceniać od 1 do 5, oczywiście nie będzie to 5, ale będzie to bardzo mocna 4. Z tego względu, że troszeczkę jak gdyby się w niej gubiłam, zupełnie nie wiem, chyba że autorka miała taki zamysł, ale to za chwileczkę. Cała rzecz dzieje się w Tarnobrzegu i za chwilę Wam powiem, dlaczego właśnie jest ta 4, a nie 5, żeby 10 razy nie opowiada tego samego. Także tak, cała rzecz dzieje się w Tarnobrzegu, w mieście, w którym wszyscy się znają. Tak mogłoby się wydawać, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Pewnego razu zaczynają się, ktoś zaczyna okaleczać młode, atrakcyjne dziewczyny. Policja niestety nie za bardzo sobie z tym radzi. Zostaje poproszony prywatny detektyw, przy czym policjant, który prosi detektywa, oni się znają. Początkowo detektyw tak sceptycznie do tego podchodzi, ponieważ miałby pracować charytatywnie, co nie bardzo mu się podoba, ponieważ on wynajmuje pokój u pewnej kobiety. No i wiecie, bez pracy, no ale stwierdził, że skoro nie ma aż tylu swoich zleceń, no to podejmie się i pomoże policji. Historia, powiem Wam, dosyć mocna, niemniej jednak, znaczy wiecie, okaleczanie twarzy, nie wiem, oczu, ponieważ jest ona za ładna, za atrakcyjna, głównie przepraszam, głównie osoba, która krzywdzi te kobiety, tak jak mówiłam, młode kobiety, atakuje górę, w sensie twarz, figurę też, ale to tak bardziej gdzieś tam, wiecie, jak ma za ładne włosy, no to ciach włosy, gdzieś tam oczy i tak dalej. Nie będę Wam wszystkiego tego zdradzała. W każdym bądź razie cała ta akcja taka jest momentami zawiła i dlatego między innymi właśnie daję 4, ponieważ jak gdyby, tak jak mówię, nie wiem, czy to był zamysł autorki, czy nie, ale ja w pewnym momencie miałam wrażenie, że odkryłam osobę, która to robi, ponieważ sytuacje, które były w tym momencie właśnie, w którym czytałam, dawały jak gdyby właśnie znaki, że to jest ta osoba. Niemniej jednak pomyliłam się na samym końcu, zupełnie inna osoba była mordercą, bo to już mogę to powiedzieć, skoro mówię o kalecza i tak dalej. Inna zupełnie osoba, której bym się nie spodziewała, która jest dla mnie po prostu wielkim zaskoczeniem. Książka czytana, tak jak mówię, w 2 dni, naprawdę, naprawdę wciąga, chce się czytać więcej, chce się sprawdzić, co tam za chwileczkę będzie. Fajne w tej książce było to, że te rozdziały, bo rozdziałów było, jeżeli uda mi się znaleźć, to Wam za chwileczkę powiem, rozdziałów troszeczkę było, niemniej jednak one nie były długie i to akurat, to jest epilog,
Mówię, ile ma rozdziałów. 38 rozdziałów ma książka. Dodatkowo jest jeszcze epilog i od autorki kilka słów. Więc w sumie książka ma 303 strony. I naprawdę człowiek ma takie, wiecie, taki niedosyt czytając tę książkę. I ja właśnie poniekąd też daję czwóreczkę. Fajnie na końcu jest podane, kto jest tym mordercą i tak dalej. Niemniej jednak ja troszeczkę byłam pogubiona w tej książce. Ale nie mówię, że mi się jej dobrze nie czytało, że nie była ciekawa, bo była. To było akurat, no, to są takie tematy, które no, mi odpowiadają, które ja lubię czytać. Gdzieś tam taka sensacja, kryminał, gdzieś wiecie, taki tego typu książki. I teraz tak właśnie jeszcze doczytuję, bo ja rzadko kiedy czytam tył książki. Ja zamawiając książki z reguły czytam gdzieś tam opis, ale później już tutaj jakoś się tak nie skupiam, ewentualnie po przeczytaniu książki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście gdzieś to, co ja przeczytałam z tyłu, się z tym właśnie pokrywa. I tak właśnie czytam, bo ja mówię kryminał i tak dalej. Tak, to jest połączenie kryminału noir z powieścią obyczajową. Poruszająca właśnie problemy społeczne, opisująca wydarzenia dotyczące szarych obywateli, całej tej codzienności i tak dalej, co dla kogo jest ważne. Powiem Wam, że osoba, która to robiła, która właśnie kaleczyła te młode kobiety, to z jakiego powodu to robiła, to szczerze ja bym na coś takiego nie wpadła, że coś takiego można robić. I to nie jest związane stricte z tą osobą, która to robiła, tylko z kimś z jego otoczenia. To tak jakby ten ktoś mścił się za kogoś. To takie, powiem Wam, momentami jest pogmatwane, ale naprawdę trzyma w napięciu do samego końca. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, polecam. Ewelina Dyda, Przychodzę nie w porę. I ja teraz, słuchajcie, zmykam skrobać auto, bo wczoraj oczywiście zapomniałam nałożyć tej osłonki. No a niestety trzeba jechać w drogę, więc auto musi być odśnieżane. To ja, moi drodzy, przychodzę, żeby się z Wami już pożegnać. Miała być połączona recenzja z foodbookiem. Niestety nie wyszło, ponieważ miałam dzisiaj w ciągu dnia troszeczkę takich spraw, które pokrzyżowało mi dzisiejszy dzień. Dlatego też nie było foodbooka i nie będzie, tylko widzieliście śniadanie. I cóż, dzień tak szybko, słuchajcie, już mamy godzinę 18. Tak szybko właściwie zleciał, że nawet nie wiem kiedy. Sporo się działo, czy dobrego, czy nie, to zależy, jak na to spojrzeć i z jakiej strony, ale za chwileczkę nowy dzień i będzie lepiej, na pewno. Także ja Wam, kochani, gorąco dziękuję oczywiście za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Jeżeli macie jakieś książki godne i warte polecenia, to piszcie w komentarzu. Ja muszę sobie coś wybrać. Mam kilka książek jeszcze, które mam do przeczytania. Zobaczę właśnie, muszę zajrzeć jeszcze na stronę Skup Shop, czy jest coś tam ciekawego. Muszę jedną książkę dokupić, ponieważ to jest seria. A chciałabym właśnie to zacząć, ale jak zacznę, to musiałabym już mieć drugą, więc muszę jeszcze poszukać. Czekam jeszcze. A, jeszcze chciałam Wam coś pokazać w tle. Możecie słyszeć kaszel mojego dziecka. Pokażę Wam jeszcze projektor, który kupiłam na AliExpress. Ogólnie on kosztował około 35 zł, coś takiego. I jak go otworzyłam, to szczerze powiedziawszy, wyglądał jak taka tandeta za 5 zł, wiecie, z bazaru, albo jak są odpusty, z odpustu, coś takiego. Niemniej jednak w ciągu dnia, no, tak nie było widać tego na suficie, ale jak zgasło światło, już wiecie, się zrobiło ciemno, to efekt jest. Oczywiście w zależności, gdzie ustawi się ten projektor w pokoju, ale za chwileczkę Wam pokażę, jak to wszystko wygląda.
Projektor wygląda tak, słuchajcie. Jest na kabelek. Teraz kabelek mi gdzieś wcięło, już nie będę wam pokazywała, ale jest tutaj na kabelek. Można go sobie normalnie podładować. Niemniej jednak też tutaj jest na baterię. Tutaj nie było śrubki, nie wiem czy miała być, czy nie. W każdym bądź razie to jest na te. Nie wiem, czy to tak otworzę jedną ręką. Na te cienkie paluszki 4. I o, już się nawet włączyło. Już się włączyło, ale jeżeli chodzi o wykonanie, tu jest plastik, tutaj jest taki mięciutki plastik. Tutaj jest do zmiany kolorów, ale to wam pokażę, jak zgaszę światło. Tak się zmienia. O, imprezowo, słuchajcie. Imprezowo. Także coś takiego. Nie wiem, czy to. O! Coś będzie widać, chociaż powiem wam, że ciężko jest to ustawić tak, żeby. O, jeszcze ostrość złapało, wiecie. Niemniej jednak. O! Sufit. Ściana chyba troszeczkę za blisko i dlatego to tak wygląda. Odejdę kawałeczek dalej. Powiem wam, że nie jest najgorszy, chociaż za te pieniądze, to wiecie, można by było spodziewać się czegoś innego i lepszego, ale nie jest najgorszy. W każdym bądź razie powiem wam, że dosyć szybko przyszły wszystkie przesyłki z AliExpress, tak samo jak i ten talerz, mikrofon, statywy. Czekam jeszcze tylko właśnie na te moje opaski. Znaczy opaski na paski. Dostałam wiadomość, że dzisiaj została paczka nadana, więc myślę, że do końca tygodnia ta przesyłka przyjdzie i będę mogła sobie spróbować już na tamtych paskach, czy opaska mi ładuje, czy też nie, czy trzeba po prostu wymienić wszystko, ale to na dniach się o tym przekonam. I cóż, i to już by było na tyle, słuchajcie. Życzę wam oczywiście wszystkiego dobrego. Dajcie znać, co u was słychać. I cóż, i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.